Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marek Gniewkowski i mam przyjemność opowiedzieć Państwu dziś o korzyściach płynących z używania suplementów marki XS Sport. Jest to już nasze kolejne nagranie, ale aby poprawić jakość przekazu i duże zainteresowanie, z jakimi spotkało się poprzednie nagranie, postanowiliśmy nagrać jakby drugą edycję, ulepszoną. Proszę Państwa, to o czym powiem, to. Będę mówił językiem bardzo ogólnym, nie lekarskim, ponieważ nie jestem lekarzem. Tak? Jestem ekonomistą, jestem biznesmenem, ale moje doświadczenie powoduje, że mogę sądzę powiedzieć więcej na temat sportu, powiedzieć więcej na temat suplementacji, ponieważ sam byłem sportowcem. Przez 10 lat uprawiałem wyczynowo pewną dyscyplinę. Skończyłem swoją karierę jako zawodowiec. Tak się też złożyło, że mam dwójkę. Dzieci usportowionych, zwłaszcza moja córka, 14-letnia Oriana, jest zawodnikiem wyczynowym, trenuje tenis ziemny od 8 lat, jest absolutnej czołówce kraju, dziś ma 14 lat, w swojej kategorii jest, jest w kadrze kraju od 2 lat już i to, co zauważyłem, to jak ważnym jest suplementacja dla ludzi nie tylko, którzy zajmują się sportem, ale dla ludzi bardzo aktywnych, a nawet tych mniej aktywnych również. Oczywiście, dzisiaj mamy szczególne czasy, drodzy Państwo, więc możemy. Poruszać się może w ten sposób ograniczony, ale do lasu możemy pójść, możemy na rowerek wyjść, możemy nad domu poćwiczyć, rozłożyć matę w pokoju. Wiemy, że teraz ludzie są bardzo kreatywni, wiele sposobów, różnych form aktywności pojawia się. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim, drodzy Państwo, jest to, aby się ruszać. To jest bardzo, bardzo ważne. I wiemy z doświadczenia, że ten ruch może być. Z różnym skutkiem, tak? Może, może być lepszy efekt tego ruchu, albo trochę, no, może nie gorszy, ale z, 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 z słabszej jakości, niż byśmy tego oczekiwali. A przecież, jeżeli się już zabieramy za jakikolwiek spacer, rowerek, czy jakiekolwiek ćwiczenia, już no, sportowcy, już w ogóle, chcemy, aby to wszystko było wydolne i wydajne najlepiej, jakbyśmy sobie tego życzyli. I tak się składa, drodzy Państwo, że. Mm, to, co ja zauważyłem, jeżdżąc z moją córką zwłaszcza na zawody sportowe, rozmawiając z wieloma rodzicami, obserwując trenerów, zauważyłem, drodzy Państwo, że kwestia suplementacji jest traktowana po macoszemu albo w ogóle tego tematu nie ma, dosłownie. To tak, byśmy mówili organizmowi, słuchaj, ja teraz chcę, żebyś ty mocniej trenował, mocniej yy, pracował, dawał siebie więcej, ale nie dam ci nic w zamian, tak? Czyli chcemy, żeby kominek nas ogrzał, ale nie wrzucimy drewna do tego kominka. Proszę Państwa, co przeczy no, logice, tak? I tutaj kłania się suplementacja. Oczywiście ktoś by powiedział, no tak, ale suplementy, samo słowo, się może źle kojarzyć z jakimiś tam kulturystami czy, czy, czy jakimiś mega wyczynowymi sportowcami. A powiem Państwu, że to się bardzo zmieniło, ponieważ jakość jedzenia w naszych czasach jest inna niż kiedyś. Tak? To jajeczko już jest inne niż kiedyś, jak ja byłem młody. Drodzy Państwo, otoczeni jesteśmy dużą ilością sztucznych, syntetycznych tworów żywieniowych, że tak się wyrażę, i to nie sprzyja naszemu zdrowiu. Więc niestety, aby. Mieć dobry efekt w sporcie, w ruchu, musimy zbilansować to, co się dzieje w naszym organizmie, aby dać, dać mu paliwo, aby ten trening, ten wysiłek fizyczny był jak najbardziej efektywny. I tutaj, drodzy Państwo, ja bym poszedł dwutorowo, bo najpierw opowiem Państwu o suplementacji związanej z aktywnością fizyczną, i od tego będzie marka XS Sport, o której jeszcze zaraz wspomnę. Ale bardzo, ważnym, bardzo ważną rzeczą jest przygotowanie tego organizmu do tego większego wysiłku. I tutaj kłania się słowo odporność, bardzo popularne w naszych teraz czasach. I tutaj jest inna marka, bardzo szczególna, też o niej za chwilę powiem, to jest marka Nutrilite. Dlaczego te dwie marki? Proszę Państwa, ja chcąc wspomagać moją córkę w jej, w jej karierze sportowej. Chciałem jako rodzic, wiadomo, jak najlepiej dla niej, tak? Więc najpierw sprawdziłem wszystko, co się dzieje z tych najlepszych rzeczy na rynku, z tych produktów, jakie są dostępne. Konsultacje z lekarzami, trenerami, specjalistami, dietetykami, plus moje doświadczenie. I Postanowiliśmy postawić na dwie firmy, na, w sumie na, 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 na jedną firmę, o właśnie, to jest firma Nutrilight, a także markę XS, XS Sport, która się z nią wiąże bardzo ściśle. Za chwilę Państwu to wytłumaczę, dlaczego. Dlaczego marka Nutrilight? Ponieważ jest to najlepsza firma na świecie pod tym względem. Tu i posłużę się, proszę Państwa, już prezentacją. Dobrze, suplementacja organiczna. Dlaczego suplementacja, proszę Państwa, suplementacja organiczna? Ponieważ nie jest syntetyczna. To jest tak oczywiste, ponieważ syntetykami jesteśmy otoczeni. Syntetyki są w jedzeniu, w napojach, wszędzie dookoła nas, natomiast to, co wkładamy, to, to w nas jest, to z nas wychodzi. Syntetyk, nawet chyba dziecko wie, że syntetyk to jest coś sztucznego, tak? Natomiast są takie rzeczy jak Suplementy czy witaminy organiczne. Yy, są rzadsze, drodzy Państwo, ponieważ tak naprawdę, aby wyprodukować wysokiej jakości, powtórzę, ekstremalnie wrażliwy nawet wysokiej jakości suplement organiczny, trzeba mieć gigantyczne yy, zaplecze techniczne i bardzo niewiele, kilka firm na świecie może mogą sobie na to pozwolić. Tak się składa, że według niezależnych źródeł, jak Euromonitor chociażby, firma Nutrilite ma największe zaplecze. Yy, Techniczne na świecie. No ona się szczyci wieloma cechami, które inne firmy nie są w stanie nawet nadążyć i zrealizować, jak chociażby posiadanie. Kilku tysięcy własnych farm, kilku tysięcy hektarów własnych farm organicznych, z zamkniętymi przestrzeniami lotniczymi, pod ścisłym nadzorem ekologicznym, bardzo ścisłym, bardzo rygorystycznym. Produkcja suplementów, która spełnia wszelkie normy produktu le leków bez mała, co jest rzadkością w świecie produkcji suplementów. A więc to wszystko firma Nutrilight spełnia, została sprawdzona, ja ją sprawdziłem. I powoduje ona, proszę Państwa, że wiele, wiele fajnych rzeczy z tym się wiąże. Nie będę tutaj dużo mówił o firmie Nutrolight. Są w tej chwili w sieci dostępne już materiały na temat samej firmy Nutrolight i specjalistów, którzy o tym mówią. Ja tylko chcę wspomnieć o kilku produktach firmy Nutrolight, które my używamy. Oczywiście jest ich więcej, więcej na rynku jest ich prawie 50. Ale ja wspomnę tylko tych kilku takich podstawowych, które właśnie mogę zasugerować, nie tylko mojej córce. My się również suplementujemy. I tutaj chcę powiedzieć jedno słowo. Suplementacja, drodzy Państwo, która daje permanentną, powtarzam, permanentną, stabilną odporność, to jest suplementacja non-stop. Naprawdę, drodzy Państwo, non stop, nie tylko wtedy, kiedy się źle czujemy, bierzemy coś, nie, należy brać wtedy, kiedy się czujemy dobrze, tak? Aby budować to, ja to nazywam pole siłowe wokół nas, trochę jak w komiksach, tak, ale wtedy te, wtedy te produkty się jakby odbijają od nas. Nie produkty, tylko, przepraszam bardzo, te, te wirusy, bakterie odbijają się od nas, jesteśmy silniejsi, po prostu przestajemy, drodzy Państwo, chorować. I tutaj mogą Państwo pomyśleć sobie, że czy, czy, czy to jest prawda? Tak, znowuż Oriana, moja córka, ostatni raz gorączkę miała, jak miała dwa lata, dziś ma czternaście. My nie pamiętamy, ja, żona, syn, nie pamiętamy, kiedy byliśmy dosłownie, kiedy byliśmy u lekarza, z jakąkolwiek przypadłością, taką typową jak gorączka, grypka, katarek i tak dalej, nie pamiętamy. Dlaczego? Ponieważ je suplementujemy codziennie. To jest nawyk, po prostu nawyk, i to jest rzecz taka już naturalna u nas w domu. Może o kilku takich nawykach jeszcze Państwu dzisiaj opowiem. Dobrze, a więc proszę Państwa, już wiemy, że należy brać, jak już suplementy to organiczne, jak brać je, to brać je cały czas, nie tylko kiedy się źle czujemy, ale Wtedy, kiedy właśnie czujemy się dobrze i aby budować to, to pole siłowe wokół nas, firma Nutrilight, tą firmę absolutnie, drodzy Państwo, rekomenduję. I teraz, co z innymi markami? Mianowicie pojawiła się również marka XS Power Drink, XS Sport Nutrition. One wynikały poniekąd z marki Nutrilite, za chwilę jakby wyjaśnię. Natomiast jakie produkty marki, marki Nutrilite mogę Państwa sugerować. Drodzy Państwo, powiem w ten sposób, zauważyłem z doświadczenia, że jeżeli coś nam dolega, to bardzo często jest to efekt tego, że czegoś nam brakuje, a to żelaza, a to cynku, a to jakieś witaminy, wtedy idziemy do lekarza, lekarz nam to zapisuje, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, chodzi o to, żeby, aby w organizmie zbilansować, zrównoważyć całą tą podstawę witaminowo-mineralną. A więc skłania się jakaś multivitamina, super multivitamina, którą moglibyśmy brać non-stop bez szkody naszego organizmu, a z korzyścią. I drodzy Państwo, jest kilka takich produktów, które Państwu zasugeruję. I to, co moja córka bierze, Oriana, lat 14, to jest taki produkt o nazwie Daily firmy Nutrilite. Tu jest jedna pastylka dziennie, jest tu dużo witamin, dużo minerałów, i ona codziennie bierze taką, taką pastylkę. Oczywiście, my dorośli bierzemy już coś innego, zresztą niedługo moja córka przejdzie na ten bardziej zamasowany produkt, który się nazywa Double X. Drodzy Państwo, ten produkt jest bardzo szczególny. To jest jedyny produkt, na świecie o takiej sile odżywczej, jeśli chodzi o witaminy i, i minerały, ja w porównaniu do innych, jak, jak może może występować. Co ciekawe, składa się on jakby z trzech, o, w ten sposób z trzech, jakby różnego rodzaju pastylek, trzy dziennie, czy wieczorem bierzemy. A więc, a więc multiminerał, multiminerał, multiwitamina, drodzy Państwo. I coś takiego dodatkowego tutaj jest jak fitoskładnik. Fitoskładniki to są takie substancje w roślinach, które bardzo nam pomagają, uodparniają nas, są takimi antyoksydantami, które chronią nasze ciało właśnie, są tym polem siłowym między innymi. Zwiększają tą nasz system immunologiczny, obronnościowy bardzo mocno. I e, jeżeli to bierzemy, to naprawdę, jak zbilansujemy sobie w organizmie tą ilość minerałów i witamin, to naprawdę już. Samego tego faktu czuję bardzo dużą poprawę. Oczywiście to, czego nie ma w witaminach i minerałach, to są kwasy, kwasy tłuszczowe Omega-3. Bardzo sugeruję. Oriana, moja córka, bierze to codziennie. Jedną taką pastylkę. Drodzy Państwo, Omega-3, no jest wiele różnych produktów Omega-3 na rynku, ale ja bym powiedział tak: jest na YouTubie wiele filmów, które porównują jakość tej Omega-3 do innych. Wystarczy wycisnąć. Na styropian zobaczy, co się dzieje, jaka reakcja silna zachodzi, a jaka tutaj w tym przypadku nie zachodzi. Firmy Nutrilight, Kwasy tłuszczowe omega 3 są bardzo ważne. Mamy ich ogólnie za mało, ponieważ one pochodzą głównie z ryb, przede wszystkim z ryb. I teraz uwaga, moja sugestia i doświadczenie: nie kupujmy omegi 3 z ryb tak zwanych dużych drapieżnych. Jakich to nie powiem, to już Państwo się domyślacie, jakie to mogą być drapieżne i duże ryby. Ale, drodzy Państwo, bardzo istotne jest to, żeby to było sardynek z małych ryb oceanicznych, które, które są, drodzy Państwo, poławiane właśnie w jakichś tam łowiskach bardzo głębokich na oceanach a nie gdzieś tam w stawie hodowane rybki. Właśnie z takich małych rybek pławianych oceanicznie tworzy się najwyższej jakości omega-3 i firma Nutrilite o to dba, ma własne łowiska i tutaj właśnie mamy tego typu produkt. I proszę Państwa, bez mała to tyle. Oczywiście w przypadku, kiedy jednak czujemy, że gdzieś tam przewiało nas, co możemy zrobić? A więc moje doświadczenie jest takie, drodzy państwo, że hmm, gdzie mam ten produkt? Bierzemy, proszę państwa, cynk. Po prostu produkt znowu firmy Nutrilight. Cyn. Okazuje się, że cyn, drodzy Państwo, jest tym produktem, który klinicznie jest to potwierdzone, jest jedynym, który skraca okres przeziębienia bez mała o połowę. Jest on w bardzo fajnej formie, w takich saszetkach, taka jakby forma dawnej orężatki. Otwieramy to, wsypujemy, każdemu to smakuje. Bardzo fajny produkt. Jeżeli coś się też dzieje, proszę Państwa, możemy wziąć, yy, dzieje się w sensie yy, jakich, yy, jakiegoś bólu na przykład, tak, ze, zwane, ze stawami, z kością, me Bardzo fajnym produktem jest glukozamina z bosfelią. Znam wiele przypadków osób po nawet poważnych kontuzjach, którym ten produkt bardzo pomógł. Glukozamina, substancja, która zwiększa poślizg w stawach, a bosfelia jest to bardzo stara hinduska roślina o właściwościach antyzapalnych, przeciwbólowych. Bardzo dobry produkt, powtarzam, organiczny. Wiem, że wielu sportowców to bardzo sobie chwali. Tu nazwisk nie będę wymieniał, bo no nie mogę, ale znam bardzo wielu znanych w całej Polsce sportowców, uznanych którzy nawet na świecie, którzy używają tego typu produktu. I proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o tą odporność. Wróćmy do naszej prezentacji, drodzy Państwo. I tutaj mamy ciekawą historię. Mianowicie mamy tą firmę, firmę Nutrilite, numer jeden na świecie. I co się dzieje? Historia powstania X sport nutrition, bo o tym będę mówił, jest taka, że kilkanaście lat temu w Stanach dwóch mężczyzn, dwóch panów postanawia stworzyć produkt, napój energetyczny, zdrowy. No bo my chyba dzisiaj wszyscy nie mamy wątpliwości, że te wszystkie popularne napoje energetyczne na M, na B, na T, na RD i tak te latające i nie tak, to nie są zdrowe produkty. Można się tego napić, ale no nie można tego pić non stop, nie można, można przedawkować. No, jest wiele, wiele czynników szkodliwych w tych napojach. Dodają kopa, dodają energii, ale trzeba z tym bardzo uważać. A oni postanowili, się, tych dwóch panów w Stanach Zjednoczonych, stworzyć naprawdę zdrowy napój energetyczny oparty na aminokwasach, ziołach i im się to udało. Naprawdę. Stworzyli taki produkt, niestety nie mieli środków odpowiednich, żeby konkurować na rynku globalnym. Firma Mway pojawiła się, kupiła prawa autorskie, doceniła, doceniła jakby jakość tego produktu. Firma Mway na marginesie jest właścicielem firmy Nutrilite. Jest to firma o zasięgu globalnym, 104 kraje na świecie, a więc ma więc w ten sposób produkt XS, którego tu reklamy widzicie państwo z tyłu za mną, stał się bardzo popularnym, w tej chwili jest to numer jeden na świecie, jeśli chodzi o napoje energetyczne sprzedawane poza hurtem i detalem. Ten produkt, proszę Państwa, no, ma taką już nową formę graficzną, tutaj jak po mojej, po mojej tej stronie widać. Proszę Państwa, są różne smaki. Bardzo ja lubię grejpfrutowy. Naprawdę to są smaki, które można wyczuć. I ten produkt stał się tak popularny i takie fajne efekty daje, jeśli chodzi o ludzkie ciało, o czym za chwilę powiem, bo to wynika ze składu, który jest tym, który jest, z czego się składa ten produkt, ten napój, że firma mwa firma postanowiła razem z marką Neutralite stworzyć markę dedykowaną do ludzi aktywnych. Sportowców wyczynowych, zawodowych, ale również tych po prostu osób, które chcą wyjść na spacerek, powiedzieć na, ro, na rowerze, być aktywnym. Ponieważ pamiętamy, że każda aktywność może być średniej jakości albo bardzo dobrej jakości. Tak? A my chcemy tej bardzo dobrej jakości. Drodzy Państwo, i powstała właśnie marka X Sport Nutrition, czyli marka. Dyskutowana do osób bardzo usportowionych, bym powiedział, lub którym aktywność jest na, na, na sercu. Dobrze, co jest ciekawe, jeśli chodzi o markę XS? Zanim przejdę do marki XS Sport Nutrition, wspomnę o marce XS, o tych napojach. Mianowicie, jest to energetyk, napój energetyczny, tak, ale zdrowy. Jak Niektórzy z Państwa powiedzą, jak to jest możliwe? A no jest to możliwe, to wynika ze składu tutaj, tak. I może zwrócę uwagę na kilka elementów, które się tutaj pojawiają. Oczywiście jest tutaj sukraloza, czyli forma słodzika, ale bezpiecznego słodzika. On się w 90% Paru procentach przelatuje przez nasz organizm, praktycznie się w ogóle nie wkłania, jest 600 razy słodszy od sacharozy, to tak by porównać łyżeczkę do jednego ziarenka. daje lekko smaku, ale jest naprawdę bezpieczny pod tym kątem. I nie zawiera cukru. Uwaga, to był pierwszy napój energetyczny na świecie, który na świecie w ogóle, który nie zawierał cukru. Bo drodzy Państwo, bo drodzy Państwo, cukier jest zły. Tak? Niestety, mówię niestety, ponieważ ja sam jestem, byłem fanem Nutelli, na przykład, tak, słynny krem i tych kremów różnego rodzaju, się wychowałem prawie na tym. I jednym z nawyków, które ja wprowadziłem w żywieniowym w naszym mieszkaniu, w naszym domu, przepraszam, to jest właśnie wyeliminowanie Nutelli, ponieważ ile zawartość cukru, a cukier jest zły, cukier jest pase, staramy się od tego odejść, więc tej Nutelli u nas nie ma, tych kremów nie ma. Te słodkości staramy się ograniczyć bardzo mocno, bo cukier nie krzepi, cukier raczej ma wiele skutków ubocznych, o tym teraz nie będę mówił, ale to raczej już większość społeczeństwa o tym wie, więc ten napój nie posiada cukru. Jedną dodatkową rzeczą a propos nawyków żywieniowych, to jest to, że u nas w domu moje dzieciaki nie jedzą na śniadanie. Chrupków z mleczkiem, tak, bo w tych chrupkach jest bardzo dużo też syntetyków, sztucznych rzeczy, cukru jest bardzo dużo, mleko nie do końca jest nam potrzebne. Po prostu owsianka, płatki owsiane, takie błyskawiczne, takie mały przepis, drodzy Państwo, ode mnie zmieszane z wodą, tak, do tego łyżka miodu, do tego jakiś owoc wkrojony, kiwi lub mandarynka kapitalna rzecz i oczywiście łyżka łyżka białka. Białko jest bardzo ważne, drodzy Państwo, musimy dostarczać to białko, sami nie produkujemy tego białka, więc musimy go dostarczać i firma Nutrilite tutaj ma dla nas takie specjalne białko, również dla wegan, wegetarian, ono jest tylko i wyłącznie oparte na roślinach, nie na białku zwierzęcym, więc bardzo, bardzo polecam sam łyżka takiego produktu do tej owsianeczki, Super śniadanie. Ale wróćmy do naszej prezentacji. Co jeszcze jest w tym, że w produkcie, drodzy Państwo, zwrócę uwagę na kilka innych produktów? Witamina z grupy B, ogólnie witamina, witamina B zmniejsza zmęczenie. Co jest ważne w trakcie wysiłku, tak? Co jeszcze ciekawego, zawiera ten produkt taurynę. To jest taka ciekawa substancja. My ją też wydzielamy, ale w niewielkich ilościach, i czym starsi jesteśmy lub bardziej zmęczeni, tego nie wydzielamy. A tauryna jest takim nośnikiem metabolicznym, można powiedzieć, energetycznym w organizmie. Dostarcza tą energię do różnych części ciała. Między innymi rozprowadza w naszym ciele kratyna, o której też wspomnę, bez jest bardzo ważna. I też to się. Tutaj zawiera ta taurena właśnie. Glukuronolakton, Ciekawa nazwa, trochę trudno do wypowiedzenia, ale to jest bardzo silny detoksykant, a więc substancja, która wiąże się z toksynami, które mam w organizmie i wiążąc się, możemy je usunąć. Jeżeli mamy więcej toksyn przyjmiemy z posiłkiem, niż e, mamy tego glukuronaktonu naturalnego, wtedy co się dzieje z oksynami? Odkładają się w naszym organizmie, to skutkuje stanami zapalnymi, nawet to mogą być stanami, stany chorobotwórcze jakieś, a więc bardzo fajna, fajny, fajny składnik. I drodzy Państwo, kofeina, no to jest ciekawostka sama w sobie, drodzy Państwo, kofeiną, według mnie z kofeiną w tej chwili jest tak jak z marihuaną, można by powiedzieć, mianowicie kiedyś marihuana była zła, dzisiaj Mówi się o, o cechach bardzo pożytecznych, zdrowotnych marihuany. Podobnie z kofeiną. Kiedyś to było. Mi się to źle kojarzyło, jakby mamy chłopcy, moi rodzice pili taką fusiastą kawę, mówiło się o wypokiwaniu magnezu, co jest bzdurą totalną, tak na marginesie, to jest kłamstwo. Forsowane przez firmy jakieś tam reklamowe w telewizji, w mediach, więc okazuje się, że kofeina jest bardzo zdrowa. Oczywiście, mówię kawa, kofeina, no bo najczęściej kofeina jest w kawie, z tym nam się to kojarzy, ale tutaj akurat nie mamy kofeiny z kawy, tylko z guarany, drodzy Państwo. Guarana to jest taka roślina, która ma, uwaga, aż czterokrotnie większe, ponad czterokrotnie większe stężenie kofeiny w ziarnie niż jest to stężenie w kawie. Ale kofeina z kofeiną, drodzy Państwo, okazuje się, że kofeina, zwłaszcza zawarte w tej kofeinie polifenole, są bardzo korzystne dla nas. Zapobiegają zwłóknieniu wątroby, serca, przez to zapobiegają migotaniu przedsionków, arytmii, a to skutkuje nawet, może skutkować taka arytmia nawet zawałem. A więc. Pimy, pimy, pimy kawę, pimy, tam jest ta kofeina. Wypicie czterech, nawet pięciu kaw dziennie absolutnie jest dopuszczalne z wyjątkiem osób, które po wypiciu kawy czują się źle, tak? Dlaczego czują się źle? Bo prawdopodobnie genetycznie jest to uwarunkowane, ich organizm nie metabolizuje kofeiny, tak, powinni, tak? normalnie to się dzieje i w ten sposób mogą czuć pewien dyskomfort, jakieś drżenie rąk, jakoś przyspieszone bicie serca. Te osoby powinny naprawdę rzadko pić kawkę, jak już to właśnie z mleczkiem, taką delikatną. Natomiast jak ktoś dobrze metabolizuje, dobrze się czuje po kawie, pijmy tą kawę, ile, może nie ile lezie, ale te 4 do 5 nawet 6 kW dziennie możemy wypić, a dobre trzy ekspreso możemy też w ciągu dnia wypić. Pamiętajmy, że polifenole zawarte w kofeinie bardzo zmniejszają stres oksydacyjny. O tym też za chwilę powiem, co to jest takiego, a więc zapobiegają chorobom takim jak choroba Parkinsona i Alzheimera. Ciekawa rzecz, prawda? Dobre, dobrze, drodzy Państwo i teraz przechodzimy do marki XS Sport, bo na kanwie właśnie firmy Nutrilite i marki XS Power Drink chciałem Państwu pokazać co z czego wynikało. Dobrze, a więc mamy, mamy, markę, mamy markę XS Sport. To, co ja zauważyłem, zanim przejdę do szczegółów, to to, że kiedy ja chodziłem osobiście na różnego rodzaju fitnessy, siłownie, to gdziekolwiek bym nie poszedł, to tam są różne opinie. Spotykam się z różnymi opiniami, poradami, tak? Nie tylko trenerów, ale nawet ćwiczących. Co brać, co przed, co w trakcie, co. I wiecie, co zauważyłem, drodzy Państwo, że te opinie, opinie, tak, wykluczały się często. Ktoś mi mówił, Marek, pij dużo wody, a ktoś mi mówi, nie, nie pij dużo wody, tylko wypij wodę po treningu. A ktoś inny mówił, nie, najlepiej to wypić przed, nawodnić się, tak, a później nie pić. Ktoś inny mówi, pij białko przed treningiem. Ktoś inny mówi, nie, 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 po treningu. Ktoś inny mówi, jeszcze w trakcie treningu miszmasz, bałagan. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ marka z marką NutriLite, tworząc markę X sports poukładały to bardzo logicznie, bardzo sensownie, bardzo czytelnie. Niewiele produktów, ale bardzo dobrze, mądrze poukładanych. I dokładnie teraz wiadomo, co brać przed, co brać w trakcie, a co brać po, aby nasze ciało jak najefektywniej wykorzystało dany wysiłek fizyczny. I teraz spójrzmy, jak to, jak to wygląda. Drodzy państwo, co się dzieje? Co się dzieje przed treningiem? Mianowicie przed treningiem możemy przygotować nasze ciało do większej efektywności. Tutaj do tego służy tylko jeden produkt. Naprawdę jest tylko jeden produkt, on jest w takim opakowaniu, tej może przez, na chwileczkę, proszę Państwa, przeskoczę na kamerę, poka pokażę je to Państwu, bardzo proszę. To się nazywa XS, my to nazywamy zielonym, wiadomo dlaczego, Emergize i to jest produkt, który służy do przygotowania organizmu do efektywniejszego wysiłku, tak? aby ten nasz trening był bardziej wydajny. Jest to pudełko, w którym mamy 15... Tego typu saszetę, który już Państwu pokazuję, tak to wygląda. Taka saszeteczka, otwieramy ją, wsypujemy do pół litra, do bidonu z pół litrem wody, oczywiście zdrowej wody, tak? nie takiej butelkowanej, zwykłej z plastików. Drodzy Państwo, i wypijamy to na jakieś 45 może minut około przed treningiem. Dlaczego przed treningiem i tyle czasu? Ponieważ jest tutaj pewna substancja bardzo ważna dla, dla nas wszystkich, a mianowicie oprócz aminokwasów BCAA, a na marginesie też tutaj powiem Państwu, że niedługo wchodzi kapitalny produkt na rynek polski bezprzygotowywany e, aminokwasy właśnie BCAA. W, w takiej syntetyzowanej formie, ale to o tym jeszcze będzie mowa na pewno przy innych okazjach, ale tak zdradziłem taką małą tajemnicę, drodzy, drodzy państwo. Dobrze, proszę państwa, a więc mamy kreatynę. Co to jest ta kreatyna, drodzy państwo? A więc kreatyna to jest taka substancja, którą, która zwiększa właśnie tą energię, ponieważ ona, pamiętamy, jest dostarczana poprzez taurynę. Tauryna ją rozprowadza. Kreatyna jest substancją, która ogólnie rzecz biorąc ma dwa. Dwa, dwie funkcje. Pierwsza to jest synteza białek. Ona syntetyzuje białka, więc łączy białkę ze sobą. Stąd mówi się, że zwiększa wystłuszczową masę mięśniową. I to jest prawda i to jest dobre na marginesie, czym lepszy stosunek mięśni do tłuszczu w naszym organizmie, tym bardziej spalamy ten tłuszcz, bo mięsień jest naturalnym katalizatorem tłuszczu. Natomiast drugą funkcją, kreatyny, drodzy Państwo, jest. Ten jest działanie przeciwutleniające, a więc zapobiega właśnie stresowi oksydacyjnemu. I teraz, co to jest ten stres oksydacyjny? Proszę Państwa, jest to w skrócie mówiąc jest to takie zaburzenie w naszym organizmie zachwianie równowagi pomiędzy biologiczną umiejętnością, Redukcji skutków ubocznych, które jest, pojawia się również w trakcie wysiłku, albo to może być też jakieś choroby, tak, a, a, a funkcji jakby obronnych przed reaktywnymi formami tlenu, które się pojawiają, kiedy właśnie jest większy wysiłek fizyczny. A więc wtedy, kiedy ten duży wysiłek się pojawia, produkujemy też nadtlenki, pojawiają się wolne rodniki, i Jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości tej kratyny, to wtedy te nadtlenki i wolnorodniki atakują nasze komórki. Niszczą, niszczą części tych komórek, jak białka, jak lipidy, nawet wiązania DNA, drodzy Państwo, i to może skutkować poważnymi konsekwencjami, na przykład właśnie choroby Alzheimera, Parkinsona. To są uszkodzenia tego typu. Natomiast Kreatyna zapobiega temu stresowi oksydacyjnemu, a więc kreatyna jest bardzo, bardzo potrzebna i ważna. Ale teraz y, oczywiście każdy sportowiec, każda osoba aktywna wie, że, żeby funkcjonować na treningu prawidłowo, czy na tym rowerku, czy bieganiu, to musimy coś, y, musimy przyswoić tą kreatynę. I teraz w jaki sposób ją możemy w naturalny sposób y, przyswoić? A no, naturalny, w takim normalnym jedzeniu, tak? No, wystarczy, drodzy Państwo. Państwo, aby przyswoić 3 gram kreatyny, która jest dobrą ilością, przed treningiem czy wysiłkiem fizycznym, zjeść na przykład, tak mamy tutaj w prezentacji, 90 dekord dorsza. Drodzy Państwo, to jest prawie kilogram dorsza. Kto zje godzinę przed treningiem kilogram dorsza? To, to jest nie do zjedzenia. To po pierwsze, bez mała. Po drugie, ten dorsz musi się strawić. To też wymaga czasu i energii. Możemy zjeść 70 dekord łososia albo deko 30 wołowiny lub wypić. Je. Bagatela 30 litrów mleka, nierealizowane. Ale może warto, drodzy Państwo, po prostu sięgnąć po, taką, po taki produkt i otworzyć saszetkę, wsypać I tu też jest 3 gram kreatyny wypić na 45 minut przed treningiem i mamy dostarczamy organizmowi 3 gramy kreatyny w takiej formie, która bardzo szybko przechodzi przez błonę śluzową żołądka, jelić i dość szybko trafia do. Do naszych mięśni, i wtedy po mniej więcej godzinie nasze mięśnie, kiedy zaczynamy trenować, coś robić, aktywnie mają dostarczoną dawkę kreatyny, która syntetyzuje te mięśnie, te, te białka, a między innymi i mięśnie, i w ten sposób nasz trening jest bardziej wydolny. O ile wydolny, a no spójrzmy, drodzy Państwo, to jest ciekawa rzecz, możemy zwiększyć wydolność mięśni nawet do 15% stosując ten produkt, a więc jest to bardzo, bardzo ważna rzecz. Poza tym dodatkową rzeczą, dodatkową korzyścią jest tutaj to, że w tej saszetce jest kombinacja, drodzy Państwo, jeszcze innych elementów, tak? a więc już nie chodzi o to, że tutaj jest 3 gram kreatyny, ale odpowiednia proporcja witamin z grupy B które zmniejszają zmęczenie i jeszcze do tego e, aminokwasów e, rozgałęzionych, tak? No, powiem Państwu, że to jest produkt chyba jedyny w swoim rodzaju na rynku. Nie spotkałem niczego podobnego, e, co tak by wpływało na nasz wysiłek fizyczny. I to tyle. Teraz przechodzimy do fazy środkowej, tej najważniejszej niby, tak? Ale bardzo, 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 bardzo nie najważniejszej bym powiedział. tak. To jest, drodzy Państwo. E, sam wisiel fizyczny. I tutaj kłania nam się inny produkt. E, e, o, tego szybko przeskoczę. O, właśnie. Mianowicie napój izotoniczny. E, yeah, wygląda on, drodzy Państwo, w ten sposób. Podobne pudełko. My nazywamy to XS-em XS pomarańczowym. Wiadomo dlaczego. Nazywa się ta linia Refresh. I służy do nawodnienia organizmu w trakcie wysiłku fizycznego, treningu, meczu, jazdy na rowerze, i tak Też jest tutaj 15 tego typu opakowań. I z tym jest związana ciekawa historia, drodzy Państwo, dotycząca mojej córki, wrócę, wrócę tutaj do Oriany, mianowicie moja córka. Hmm, Powiem w ten sposób, coś dziwnego może. W trakcie wysiłku fizycznego, czyli treningu albo meczu, yy, moja córka nie pije wody. Tak? To może być dziwne, no bo woda jest ważna. Tak, oczywiście, że woda jest ważna. Jednym z nawyków w mojej rodzinie na marginesie jest to, że każdy z nas dzień rozpoczyna od szklanki wody, bo nawodnienie organizmu jest bardzo istotne. Natomiast... Jeżeli zrozumiemy fizjologię tego, co się dzieje z organizmem w trakcie wysiłku fizycznego, to okazuje się, że jest coś lepszego niż tylko sama woda. Bo, proszę Państwa, historia sportu nie zna przypadków śmierci zawodnika z odwodnienia. Zdarza się odwodnienie, ale nie, żeby to się kończyło śmiercią. Natomiast świat sportu zna przypadki, Śmierci nawet na zawodach sportowców, nie wiem, tronistów, Maratończyków, czyli osoby, które pod, ich podlegają bardzo dużym przeciążeniom, tak, i ogromnemu wysiłkowi śmierci z tak zwanego przewodnienia organizmu. Co to jest? Chodzi o to, że kiedy nam się bardzo chce pić, bo organizm potrzebuje wody, bo jest zaburzona równowaga między zewnętrznym obiegiem płynów, a więc osocze krwi, a wewnętrznym, czyli wewnątrzkomórkowym. Wówczas, jak pijemy dużo wody, to nawadniamy, rozwadniamy, rozrzedzamy tą, tą krew. Równo, różnica jonowa powoduje, że krew jest ta nadwyżka wody jest zaciągana jest przez komórki, komórki pęczniają i to się nazywa obrzęk. Obrzęk komórkowy. No, jeżeli chodzi o ciało, to jakoś sobie z tym poradzimy, gorzej, jeśli chodzi o mózg, bo mózg jest zamknięty, to też są komórki, też podlegają tym samym prawom odwodnienia, przewodnienia, ale one są zamknięte w puszce, którą jest nasza czaszka. I w tym momencie jest sobie tak zwany obrzęg mózgu, bo ponieważ komórki pęcznieją, nie ma się gdzie dalej pomieścić i to jest śmiertelne. Więc jak temu zapobiec, drodzy państwo? Ano, nie chodzi o to, żeby w trakcie wysiłku dużo pić wody albo po wysiłku ogromnej ilości wody pić. Nie. Chodzi o to, żeby w trakcie wysiłku fizycznego dostarczyć tyle napoju, czyli płynu, ile organizm faktycznie potrzebuje. Bo nasz organizm jest bardzo mądre urządzenie, drodzy państwo, i sam sobie równoważy ilość płynów potrzebna przy danym wysiłku fizycznym. A więc to się nazywa tak zwana równowaga osmotyczna. I o czym, o czym decyduje lub co decyduje o tej równowadze osmotycznej, równowadze płynów wewnątrz naszego organizmu? Proszę Państwa, minerały, elektrolity bo musi być zachowana równowaga jonowa. Nie będę rozwijał tego tematu, on jest ciekawy sam w sobie, ale nie o to że chodzi. W zwykłej wodzie nie mamy aż tylu minerałów, nie mamy tych elektrolitów w takich ilościach, aby ten organizm sobie z tym poradził, tak? Natomiast w tym napoju XS mamy Pięć specjalnych, wybranych w odpowiednich proporcjach i ilościach elektrolitów, i to się staje napojem izotonicznym. Oczywiście, drodzy Państwo, napojów izotonicznych mamy sporo na rynku, takich niebieskich, żółtych, świecących w nocy, mam wrażenie. To są napoje syntetyczne, po prostu. To ma fajnie wyglądać, drodzy Państwo. Nie polecam tych produktów. Natomiast ten produkt jest znowuż jednym z najbardziej szczególnych na rynku, jaki spotkałem, ponieważ zawiera tych pięć podstawowych elektrolitów, które regulują nam tą gospodarkę wodną w trakcie wysiłku, a więc sód, chlor, potas, magnez i wapń w odpowiednich proporcjach, drodzy Państwo. W odpowiednich proporcjach i one same, te, same sobie regulują tą ilość wody. Do tego jeszcze oczywiście jest w odpowiedniej proporcji, z jest kofeina, która też dodaje energii, więc kapitalny produkt. Czym to skutkuje? Ciekawa historyjka, aby Państwa nie zadać tylko tymi informacjami z mojej prezentacji, mianowicie niecałe dwa lata temu Mistrzostwa Polski Młodzików Moja córka gra, bo że walczy o ćwierćfinał z bardziej utytułowaną przeciwniczką, większą, silniejszą, mocniejszą, z którą nigdy jej wcześniej nie przegrała. Która wcześniej nigdy nie przegrała z moją córką. Grają w trudnych warunkach na zewnątrz, 30 ponad stopni w cieniu, więc ja już widzę, że przeciwniczka mojej córki przed meczem już wypija sporo wody, bo sobie wzięła taką butelkę dwulitrową, wiecie, i już pije sporo wody, bo było gorąco, bo naturalny objaw. A ja do Rianki mówię: sobie, kochanie, masz tutaj bidonik półlitrowy, którym wody, w którym ci wsypałem jedną straszeczkę tego napoju i stara się tak rozłożyć e, popijanie małymi łyczkami e, tego, tego napoju, aby ci starczyło mniej więcej na te dwa sety. Grały dwa sety i super tie break, a więc tam troszeczkę, może 15 minut dłużej niż trwałoby dwa, dwa sety. Więc grały w sumie około półtorej godziny, co w takich wątkach to jest no, ciężkie dla organizmu, duży wysiłek. Ale w trakcie meczu, albo może bardziej z upływem tego meczu, widziałem, że tamta przeciwniczka po prostu puchnie, pęka, poci się bardzo obficie, jest coraz wolniejsza. Wypija, skończyła tą butelkę dwulitrową chyba już pod koniec drugiego seta, jeszcze był super tiebreak przed nimi. A więc drodzy Państwo, efekt był taki, że na końcu Orianka, moja córa, była bardziej rześka w ruchu, była świeża, nie pociła się tak mocno. Nerki nie były prawie w ogóle obciążone, co też jest ważne przy dużym nawodnieniu nagłym organizmu. A więc tak działa ten produkt. I proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o suplementację w trakcie wysiłku. Co się dzieje po wysiłku? Ano, badania najnowsze wskazują, że po wysiłku trzeba szybciutko po wysiłku, bo wtedy organizm jest najbardziej chłonny, dostarczyć białka. Tak? I tutaj znowu wrócę tutaj do, do, do mojej córki, mianowicie co Oriana musi brać po treningu, co nabierze. Ano, Oriana po treningu bierze ma obowiązek wziąć białko w dwóch formach, w jednej lub drugiej. W ogóle powiem dwa słowa temat białka, czy protein na rynku, tak tutaj państwo widzą na prezentacji, rozróżniamy trzy typy białka: koncentrat, izolat i hydroliza. Koncentrat to są te najbardziej popularne opakowania, które można kupić wszędzie nawet w Biedronce, w ogromnych tych paczkach z jakimś tam bicepsem, wiecie na okładce i czy na, 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 na etykiecie. To są te najtańsze białka. Koncentrat jest skoncentrowanym białkiem, ale czystym tylko w około 80%, a więc tam jest około 20% jednej piątej zanieczyszczeń. W czystych zanieczyszczeń, czyli tam są nawet węglowodany, nawet cukry się zdarzają, więc to nie jest takie czyste białko. E, jakościowo słabe. E, firma Nutrilite takich nie produkuje, marka XSport Nutrition, takim się nie, 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 nie ma w swojej ofercie. E, mamy tutaj dwa rodzaje białka, a więc mamy typu izolat. izolat to jest białko w formie, jest to czyste białko, 100% po prostu, wyizolowane. I ono jest w formie batonów proteinowych, które tutaj Państwo też właśnie widzą na prezentacji poniżej. Ile białka trzeba brać, zanim przyjadę do tych batonów? To też dobre pytanie. Proszę Państwa, dziennie przyjmuje się, że powinno się. Przyjmować tego białka minimum, absolutny minimum tyle gram, ile waży w kilogramach. A więc jeżeli ktoś waży, nie wiem, 70 kilogramów, powinien przyjmować około 70, minimum 70 gram białka dziennie. A tak naprawdę przy osobach trenujących, aktywnych to jest 1,2, 1,5 nawet białka, grama białka na kilogram ciała. Więc sobie Państwo sami proszę przeliczcie, ile tego białka powinniście dziennie brać. Ale teraz, dla mnie, jako ojca, ojca zawodniczki, który dbał o tą, o, tą, o tą dietę i suplementację, problematyczne. Było jak policzyć, ile tego białka jest w chlebie, ile jest w kiełbasce, ile jest w jakimś, nie wiem, twarożku i tak dalej. A no tutaj, z pomocą suku, znowuż przyszła firma X Sport Nutryczny, firma Nutra, i firma Emway, bo to. Te firmy za tym stoją i wyprodukowały, wypuściły na rynek tego typu produkt. Tak to wygląda. A więc znowu mamy taki XS, ale tym, tym razem o nazwie Recharge, tak? A więc Recharge, czyli doładowanie organizmu po wysiłku, tak? I wtedy jest czas po wysiłku, nie w trakcie y, najlepiej zjeść sobie takiego batona. Tutaj mamy, y, y, proszę Państwa. 12 tego typu batonów, tak? I co w takim batonie się mieści? Aha, jeszcze mamy dwa smaki, mamy jeszcze XS o smaku czekoladowym, a, tamten, a ten jest waniliowo-karmelowy. Co w takim batonie, proszę Państwa, się mieści? Ano, drodzy Państwo, jest 20 gram białka typu izolat, czyli stuprocentowego. I to jest dla mnie ważna informacja. Ja już mam pewność, że po wysiłku fizycznym, jeżeli Oriana czy ktokolwiek je takiego batona, przyjął 20, nie mniej, nie więcej gram proteiny. To już jest część wagi tej, tej, tej osoby, która to przyjmuje, i to już można łatwiej kontrolować. Tak? Ciekawostką jest to, że tu jest w takim batonie 50 gram, 50% zalecanej dawki błonnika, co też jest bardzo ważnym produktem dla naszego organizmu. 50% dziennej zalecanej dawki. Ktoś powie, no, dobra, ale trzeba muszę kupować te batony. No nie, nie musisz kupować tych batonów. Może dostarczyć po, zaraz po, e, po wysiłku, zjeść jakiś porządny obiad, na przykład zjeść 20 deko kiełbasy, aby dostarczyć tyle sam gram, gram białka, ile jest w tym batonie. Czyli 5 sztuk takiej wielkości kiełbasy. 5 sztuk. Zjeść zaraz po treningu. Nie wyobrażam sobie, że moja córka, oriana, 14 dziewczynka, zjada sobie 5 takie pęd kiełbasy, tak? Albo 10 kromek razowca. To jest taki bochenek, proszę Państwa, chleba, tak? No dwa jajka można zjeść, tak? Oczywiście. Ale na przykład 35 deku ryżu to jest potężna porcja ryżu. No tak dzień w dzień to byłoby ciężko, zwłaszcza dla osoby młodszej. A także zjadamy sobie takiego batonika, popijamy wodą nawet i powiem Państwu, że głód znika, a dostarczyliśmy organizmowi 20 gram. Czystego izolatu. Ale jeszcze jest coś lepszego, drodzy Państwo. I tutaj mamy tak zwane białko hydrolizowane. Wrócę jeszcze raz do prezentacji. Państwo widzą ten największy napis: hydroliza. Co to jest? To jest białko, drodzy Państwo, które nie tylko jest oczyszczone, jest stuprocentowo czyste, ale zostało poddane laboratoryjnie procesowi hydrolizy. A więc jest to. Poprzez użycie H2O, czyli wody, rozbicie tych wiązań aminokwasowych na jeszcze drobniejsze. Po co? Po to, żeby popijając, bo to jest w proszku z wodą, popijając taki napój proteinowy, proszę Państwa, praktycznie biorąc to białko nie podlega trawieniu. Nie ulega trawieniu. Wkład przechodzi przez błony śluzową żołądka, jelit, prawie od razu idzie do. Mięśni, a więc bardzo szybko buduje, dostarcza, jest tym pożywieniem dla mięśni i tutaj kreatyna, która syntetyzuje te białka, no, ma ten budulec tak? i wtedy wszystko funkcjonuje prawidłowo w naszym organizmie. Oczywiście białko hydrolizowane jest najmniejszej spotykane, jest to najdroższe, ale tutaj firma XS czy marka XS wyszła nam naprzeciw, jakby stosunek ceny do ilości, jakości jest fenomenalna. Smak czekoladowy też taka miarka, która ma około 10 do 13 gram białka wrzucamy do bidonu półlitrowego. Zmieszam to z wodą czy jak ktoś chce, z mlekiem i moja córka albo Zjada takiego właśnie batonika po treningu, albo wypija sobie szybciutko po treningu, wtedy takie pół litra wody, ale z tą odżywką proteinową hydrolizowaną. Powiem Państwu ciekawostkę. Mianowicie ktoś powie o tak, ale to jest taki zaawansowany produkt tylko dla osób, które ćwiczą tutaj, chcą, żeby to, ta proteina weszła szybko w mięśnie, pewnie budują mięśnie i dbają o tą bezustuszczową e, tkankę mięśniową. Proszę Państwa, spotkałem się niedawno ze sobą starszą, która jest po poważnej po operacji wycięcia 3/4, bodajże 3 czwartych, na pewno więcej niż połowa żołądka. Tak? No. Ta osoba z natury rzeczy ma utrudniony dostęp do odpowiedniej ilości białka, tak? Więc w tym momencie taki produkt dla niej jest, jest na wagę złota, na wagę życia, można powiedzieć. Dobrze. Proszę Państwa, co jeszcze, jeśli chodzi o markę XS, tutaj możemy, mogę Państwu zaproponować. Właśnie mamy odżywkę proteinową, mamy również magnez. No oczywiście, dlaczego magnez? Magnez, drodzy Państwo, za co jest odpowiedzialny? W sumie są dwie funkcje magnezu, tak, W naszym organizmie, a więc on bardzo fajnie reguluje układ nerwowy. To, to jest bardzo istotne. Jak Państwo widzą, uspokaja. Centralny układ nerwowy, co jest ważne, zwłaszcza dla sportowców, jak są mecze, tak? Aby zachować spokój, no powiem Państwu, że w tenisie ziemnym jest to nas kluczowy czynnik, bardzo często jest to kluczowy czynnik, ten spokój i opanowanie emocjonalne, zwłaszcza kiedy nie idzie wynik po naszej stronie. Natomiast i radzenie sobie ze stresem, ogólnie rzecz biorąc. Natomiast magnes też odpowiada za kwestię skurczowy, tych, tych skurczów niekontrolowanych, to się nieraz zdarza, a rano się budzimy i łapie nas na rach, skurcz w nodze czy gdzieś tam, to trochę zapewne brakuje nam tego magnezu i tutaj również mamy taki bardzo fajny produkt, e, bardzo przystępny, tak on wygląda, magnez tak, w takich saszetkach, podobnie jak wcześniej cynk Państwu pokazywałem, e, nie trzeba tego popijać, wsypujemy cynk i, 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 ma, i ma, nie ma problemu. Profilaktycznie Oriana bierze trzy e, takie w tygodniu, bardzo fajny produkt. Dobrze. I proszę Państwa, to byłoby na tyle z mojej strony. Bardzo się cieszę, że mogłem Państwu ponownie przedstawić tą informację. Wierzę, że ta informacja, przepraszam, że takie w pigułce trochę, bo o każdym z tych elementów, produktów mogłem więcej Państwu powiedzieć, o każdym procesie, jaki zachodzi w naszym organizmie w trakcie wysiłku fizycznego mogłem więcej powiedzieć, z doświadczenia kilka historii jeszcze dodatkowych dorzucić, ale powiem Państwu, że wierzę, wierzę i liczę na to, że... że to, co już Państwu powiedziałem, to, co Państwo słyszeliście, Państwu pomoże. Nie bójmy się ćwiczyć, nie bójmy się ruszać, nie bójmy się popchnąć dziecka, jeżeli ma nawet jakiś talent, my to zauważymy, w kierunku sportu. Niech się zrealizuje, niech, niech. Tylko pamiętajmy o tym, żeby, żeby dostarczyć mu tych rzeczy potrzebnych do, do sportu, które mają wzmocnić jego ciało, wtedy efektywność będzie dużo, dużo, dużo większa, co Państwu gwarantuję. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę Państwu miłego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia.